Miesiąc temu do Rasta został dodany Tugboat, czyli ta wielka łódź, którą teraz widzicie na ekranie. Poza tym, że ta łódź znacząco różni się rozmiarem od dwóch pozostałych, które mamy już w Raście, to jej największą innowacją jest to, że może to być nasza baza na wodzie. Przenośna baza na wodzie. Ja osobiście uważam, że to jest jeden z najlepszych update'ów w tym roku w Raście. No, taka łódź, dla ludzi, którzy lubią trochę roleplayu albo po prostu czasami się pobawić grą, to świetna sprawa. I właśnie oto na tym wipe'ie zobaczycie naszą pierwszą styczność z tugboatami, do czego są zdolne, a oprócz tego klasycznie szybki snowbolek i parę rajdów w naszym wykonaniu. Ja nie przedłużam i życzę Wam miłego oglądania. Moi drodzy, klasycznie, jeżeli film Wam się spodoba, zachęcam do zostawienia suba, komentarza czy łapeczki w górę. Wszystko będzie mile widziane i zapraszam na TikToka. See ya! Ja właśnie wszedłem na serwer. Ale zostałem gówno respa. Moi drodzy, zapewne jesteście ciekawi, jaki spot tym razem, a tym razem padło na krateczkę G19. Dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy grać pod Misa i Silo i to był po prostu perfekcyjny spot. To mam tego, gdzie jest Timmy, gdzie Wy jesteś? Elo. Daj się autoryzować. Moje okoliczne znajduje się jakiś grybałem. To jest od Manninga. Good. Piosenka. Ty miał meda. Ej, bo ja właśnie zlutowałem z typa meda, a chwilę później z boxa dybeka. Leży, no. Leży? Aha, ty, tu w krzaku jest. Leży. Dobra, mam łuków na sobie 5 dodatkowych, więc gdyby ktoś chciał, to... Hit. On już wie, co go czeka. Leżę, leżę, no nie. Kurwa, co jest? Leży, no nie wiem, chłopaki. Czekaj, bo jakiś... Kurwa, no z haczetka! Ty przede mną, 120, dwóch. Przede mną. Hit. Dobra. Dach jest. Leży, jest na dachu. Git jeden, pad, jeden dead, jeden dead. Weź go, traf. Dobra. Uuu, ej, oni mieli sporo. No, led stąd do mnie też hit, ale żyje jeszcze. Dobra, też musi paść chyba, no. Jaki był lody. Pokażcie, pokażcie. O kurwa, co ty gadasz? A tu jeszcze się coś przerabiało w tym, ej. Ja jeszcze przerabiam parę rzeczy. Poczekajcie chwilę. Będzie... Co jest? Już cię podnoszę, Marta. Co wy gadacie zajebiście jest, jak zawsze. Buduję się, mam wyśrzeżę. Myślisz, że idziesz? Możesz ptać, kolego. Nasz start na tym wipe'ie był wyjątkowo udany, szybko ogarnęliśmy spota, podstawowe itemy i wyruszyliśmy na outpost, żeby sobie zakupić Blue i Jackhammera. Świeca ruchady przez kolę. No jono. Po kupnie Blue oczywiście wykorzystaliśmy ją, pobiegliśmy na traina, który był też bardzo blisko, zrobiliśmy redkę i wróciliśmy do bazy. Nie marnując czasu, przyodzialiśmy się w najlepszy ekwipunek, wzięliśmy redkę, na fishinga kupiliśmy łódeczkę i na pewno wiecie, jaki był cel naszej podróży. Wjeżdżamy i tak? I mok pływaj. No, co się może złego stać? Co się może złego stać, kurwa, wszystko? Nie patrz. O, dobra, jak poczułem presję, to od razu skoczyłem. Ła, dobra, nie, ten z krową bije tyle, że... Dobra, mnie po prostu strzelę, jakie potrzeby, o co chodzi? Dobra, strzały mi się skończyły. Bada, bada, bada. Witam, 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 witam. Co masz? Płaka, aha, no, niezłe, nie lutujcie. No bo powiedział, że zabija, jak będzie. Kała, chyba bym wziął, nie, szykuję. Aka, no. No nie, dawaj to! Złodzieju, kliknąłem, jakim cudem to nie weszło do mojego EQ? Nie, daj to M9-2, chociaż bo mój Python jest to rozjebaniu. Żebyś nie biegał bez gana. Python? No ta, no lepszy Python niż kusza, nie?
Oila zrobiliśmy bez żadnych problemów, niestety nikt jeszcze tego nie kanterował, bo było dopiero godzina po wipe'ie. Wróciliśmy sobie do bazy, mieliśmy pofarmić, ale dziwna sytuacja, bo... Uch. O, dobra. O, dziękujemy panom za fajne itemy. Ej, rękawiczek. Nie. Nie, online. Co? Później narzucam więcej skrapa metalu. To się później na grupowe farmienie. No ja mogę. Z prawej dojeżdżajcie. Aha! Ale mnie zgasił. Dlaczego mu to wyjebało od razu? Ktoś mi to wytłumaczył, już chcieli dozlutować. Macie to na sobie retkę? Kusza pod naszą bazą. Jak ktoś chce, to zapraszam. Za ścianką. Dwóch jest, albo trzech. Dobra, walimy ich. To jest preload. No to są typy na... Po hitach. Jeden leży. No i mają jakiś metal z przeróbki, sety. Kolejny zrespiony oil to oczywiście okazja, której nie mogliśmy przepuścić, ale nie o tym mowa. Ten wipe był grany na forsie, na którym pierwszy raz pojawił się tugboat. I tugboat jest rzeczą według mnie naprawdę zajebistą i bardzo fajnym dodatkiem do Rasta, który chciałem wypróbować, dlatego na tym wipe'ie poświęcimy mu dosyć sporo czasu. Lepiej, oni się teraz skupieni są na botach. Jest na piętro. Bardzo niego. Kusza, dobra, wjazd. Skoczył do góry, ja dostałem. Z compounda, aha, dobra, leżę. Po KD hicie jest kawa? Nie mają maka. No, bo tam jakiś drugi typ. Ej, na dźwigu, tam daleko wychodzi. Leży, nice, zajebiście, zostawam tylko ten drugi. No właśnie, chciałem się zapytać o to wcześniej, czy ty nie wyjebałeś tamtego typa, jak go trafiłeś w głowę, bo to wyglądało trochę jak on by padł, ale myślałem, że się schował. Nie, typ, macie pół piętro, lutuje, wchodzi wyżej, wchodzi, po schodach. I niestety, mimo tego, że mi się padło, nikt z nas nie spodziewał się, że na tym oilu będzie też inne AK. To udało się sytuację uratować, reszta teamku to ugrała, zgarnęliśmy itemy, wrócili do baski i mogliśmy ruszyć dalej w świat. Ale my na naszej bazie tej kurwa nie zrobimy. No na manikotko zbiegnę. Oj. Stary, wiesz co to będzie, nie? Dobra, dobiegnę. Dobra. Aha, nie dostanę. Dobra. Leć, gleba, kurwo. Na bazę cię idę. Dobra, ja idę po medy szybko skraftować. Rozumiesz? Aha, ja pierdolę, masz coś z meda chociaż dać? I ci dam tą LR-ę. No ale bez kitu jest delikatna domination na tym serwerze. Ale cargo pysz wypłynęło. Mogłem taka? Okej. Rakiety, ale... Ja pierdolę, przecież mnie zajebie się zaraz. M2, dobra, wuhu! Po helce skoczyliśmy sobie na szybkiego farm rana po naszej okolicy, nasza baza była coraz bardziej nabita, a wciąż było to stone'owe 2-1. Musieliśmy też skuć jednego flura przy naszej basce, żeby móc ją rozbudowywać, oprócz tego chcieliśmy też skoczyć na silo, ale było już sklirowane i na nasze szczęście zrespił się box na trainie. Gdzie jest? Na górze? Tak, nie wchodzę tu. Dobrze, ale zbajtowany. Ale chciał spikować na mnie. Wie, ja pierdolę. Mam, nie wiem, no ja wszystko sobie ogarnąłem. Wy coś jeszcze robicie, czy... Czy wychodzimy, idziemy obczaić ich baskę? Leży. Zresztą mam. Biega, 30 dobiegają. Ja dostaję hity, dostaję dużo, chowam się za wolami. Skałki, jest jeszcze jeden skałki. Jeden leży. Nice. Obydwoje dead? Dwa, jednego zajmowałem. Mega dużo tu mają. Ten w ogóle... Nie wiem, on tak zamulił. Ten typ. Azmat. Hardmat obok mnie, dead. Jeszcze jeden chyba. Gdzieś... O, dobrze, nice. Okej, no. Cyk, odkładamy kompo. Konor, ale ty trochę przychylony byłeś. No nie wkurwiaj mnie! Ładna ta woda, co by nie było po tej zmianie, no. Chodzę od strony wejścia do tuneli. Jest u mnie jeden na wejściu do tuneli.
headzie. Zaskoczył. Mam go tam są. Secik cały na headdressie, 200 skrapa, tech trasze, dużo kompo, bardzo dużo kompo. Które bossy? Te! Tam jest taki miejsce. Feda dostał, feda dostał. Leży. A on twoje M2 podniósł. Leży. Ej, ej, ej! Leżę, no kurwa, nie wiem. Po headzie. Żyje. Wchodzę w dół. Nice. A jednak, aha. Wygraj! Macie ich po drodze. Jeden. Jest jeszcze jeden, custom. Dwóch jeszcze, Gdzie oni są? Ja dostałem jakiegoś łuku, kurwa, co jest? Dwóch dead. A to ty, sorry, przepraszam. Czy no ja mam seta, w którym byłem i LR-kę, no to za jedyne co zajebali to kompo jakieś właśnie. Tak, to coś było loot. To kompo to jest chuj, tylko tego kała... Znowu spotkałem bota, któremu tylko głowa z ziemi wystaje. Get me bro, I'm under the water. Ty, ale tu może być przyspieszony jakiś ten, no kurwa. Tego dnia, moi drodzy, robiliśmy dosłownie wszystkie aktywności, jakie tylko były na mapie. Jeżeli coś się respiło, oil, helka czy box, na przykład na trainie, to od razu tam biegliśmy. Anna? Jest w środku, chodźcie do mnie. Boję się tu spikować, obiłem go. Jest, leczy się. Super. No i o to chodzi. Od N. To są hazmaty jakieś. No to są duże chwile. Za o tym kampi. Nie, nie bardzo idzie. Dostał dwa hity ode mnie, no. Tu to się bardzo. Łeb leży. Pythonik to był. Puch ma chyba. Cudę. Patrz, pewnie to ma. Dwie godziny cisną, nie wiem co. Ale gówno. Supply heavy, tam klata czy głowa. 8x scope, M92. Ten kurwa ginie od bambiku. Nie! Zajmę do niego. Dostałem z czegoś heada za 90 HP. Do tego boku. Dostaję silencera. Chodźcie. Ja dostałem z L96! Dostaję. Nie, wy będziemy może być rajdowani. Dostaję z dwóch stron, no do, nie wiem, dostaję taki dojazd, że nie mogę nic zrobić. Padłem outside bazy. Kurwa. Krowa dead. No i nice. Heada dostał? Dostał 3 hity. Może leżeć. Leży śmieć. Nice. Dobra, mam go. Aha, typ miał... No bo Jezus, mam L9. On miał na sobie stary półek kuganów. Gdzie jest tutaj? Miał L-kę, M-kę, MP5-kę. Naked tam jest. Thompsona, Semika, Petkets, nie wiem. No co ty, koleżko, na full HP leczka. Typ tu uciekał. To była jedna z najbardziej losowo zdobytych L9 w mojej restowej karierze. Dostała prosto pod bazę i od tego momentu ta L-ka stała się moją najlepszym przyjaciółką. No, nasz gunboxik nie wygląda tragicznie, no. Są Semiki, są Thompsony. No, się to, że no, pod recyclerem na miningu się ciało kręci w kółko. Breakdance'a napierdala, piękna sprawa. Nie wiem, jak mi laguje ta gra, co się dzieje z tą grą? Aha, bo ja wpadłem do jakiegoś bunkra z dachu, co się dzieje? Chłopaki, pomocy, potrzebuję ladera. Kurwa, patrzcie, jak tam ci się rozbudowali. Co za... No, typ na dachu, patrz co budował. Podbiegają nakedy do bazy z outside. Ej, już fulę pod drewno. No, ja mam oponenta. Jo, nie trafiło mi się. O, dostałem heada, zginąłem. No ja się pobawić chciałem z nim, a mi nagle wypierdala dwa tapy w głowę. Widzę. Czekaj. Hit na 80 w drzewach. Łeb leży. Tak? Leży. Nie pobiegał. Ten typ i tak miał... A teraz was zapraszam do skończenia bazy.
Dostała. O, nice. Leci. Jest przy bazach typu. Ona dosłownie typą na bazę spadła praktycznie. Tutaj dostaję takiego kontera. O dobra, widzę go z drugiej strony. Wipe leży. Kolejna helka zgarnięta przez nas w Wipe Day. Tym razem ceki i rakiety, bardzo fajny profit. Jeszcze na dodatek zrobiliśmy ją pod czyjąś bazą. Niestety przez to, że wciąż było tylko parę godzin po wipe'ie, to naprawdę rzadko kiedy ludzie cokolwiek kanterowali. Ja a tego... A tam, o kurwa, ty. Łeb, 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 dostał heada. Dwa hity, trzy. Leży, rozjebała się mini. Nie, nie jebła. Go tam. Ja, idźcie tam, ja to ten, ja to kampię z Elki. Otwierają drzwi. Leży, dobra, padł. Trafiłem. Nie no, jest tam, nie jest polutowany, kondor za tobą, na prawo. O, kurwa, jebada, tisu. Co oni mają? Ja pierdolę. Nie polutuję go nawet. Masz te rzeczy, jakieś kompo, kurwa, dużo. Dach. Nice. Jaki dach, czego? Macie mini, no i fan. Do mnie biegnie. Si, ale gówno ma. Ale biedaczkom się dzisiaj źle trafia, co? Tak samo jak te typy, co z Elką i z Heimem nam pod bazą padli. To podejrzewam, że też zmadowanie poleciało. No i to mi się podoba. Co było? AK-47, w końcu się przerzucamy z syfiastego LR. Jako, że Wipe Day szedł nam świetnie, powiedziałbym nawet, że perfekcyjnie, ponieważ zgarnęliśmy dosłownie wszystko, co się dało, warto napomnieć, że Barto na tym serwerze miał bepeki. Chcieliśmy wykorzystać naszą przewagę, pofarmić troszeczkę i po prostu zrajdować jakąś bazę, dopóki dookoła nie stoją same wielkie kloce z compoundami. Od tyłu walczy, ulepszają już. No walcie tam od tyłu, gdzie mieli najpierw ulepszone. Ale rakietami? Wychyl z bronią po prostu. Chuj, 10 metrów, nie? Co się wbiliście w ogóle? Drabina tu jest potrzebna, bardzo chodź. Ale to są te drzwi, które są od dachu? Hazmaty na górce jakieś chyba się kampiły, zabiłem jednego, świeca SE. Co tu macie? Metal zabiera, mam. Węgiel też biorę, bo to zawsze potem problem z tym gównem jest. 17 haków, piec, wow. Biorę węgiel głównie. I okej, może to nie był największy profit wszechczasów, ale zawsze jakiś był. Na dodatek udało nam się kogoś zrajdować, pozbyliśmy się kogoś z naszej okolicy. No i myślę, że to się liczy. No o co ci chodzi, stary? Normalnie z niego kapie woda. Teraz dopiero to zauważyłem. Ale z jakiego AK? No z tego skina. Wyciągnąć. To jest AK z Podriga. Tam za chuja nie masz tego modyfikatorów, ale mam właśnie to pływanie na te rigi. No Chińczyk na sobie 500 ammo prawie nosi, no. Wspominałem wam też na początku filmu, że na tym wipe'ie chcielibyśmy się troszeczkę skupić na tugboatach, ponieważ to jest nowość i według mnie jest to świetna nowość. Jeżeli dobrze pamiętam, to limit tugboatów na mapie wynosi 4, więc niestety, ale trzeba było jakiegoś znaleźć i mieliśmy dosyć spore szczęście, bo jeden znajdował się w naszej okolicy. Oczywiście był on już przez kogoś sklajmowany, więc musieliśmy zrajdować 3 pary drzwi, żeby mieć dostęp do sterowania i do tego pokładu. Zrobiliśmy sobie małe pimp my boat, wstawiliśmy łóżka do środka, workbench i inne potrzebne rzeczy i wyruszyliśmy na morze. Totalnie zajebiste to jest, jak można hejtować ten update. Ja wiem, że z perspektywy bycia solo playerem to może być trudne, jak ci wjeżdżają na, nie wiem, oila taką łodzią, ale to jest tak fun, jak ty sam masz tą łódź. Dobrze się zapowiada się nudno, ale to błot na przodzie, to jeszcze nie jest wyznacznik. Pa. O, wskoczyłem! Ledwo! Jak widzicie, skoczyliśmy sobie tym tugboatem na cargo, jednakże była już prawie trzecia w nocy, nie działo się tam zbyt wiele i dla nas też była to niestety pierwsza i ostatnia wyprawa tego dnia, bo trzeba było iść spać. W każdym razie mogę wam od razu powiedzieć, że tugboat przeżył noc i od razu następnego dnia, kiedy tylko wyszliśmy z rana, mogliśmy zapakować się na niego i zaś wypłynąć w poszukiwaniu morskich przygód.
I tutaj, moi drodzy, muszę wam powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, iż odjebałem przy tym filmie. Drugiego dnia jak wstałem, nie sprawdziłem, też nie wiem jak to się stało, ale okazało się, że OBS nie łapie mojego mikrofonu. Także niestety przez następne około 13 minut tego filmu nie będzie mnie słychać, będzie słychać grę i teammate'ów z Discorda. Mam nadzieję, że mimo tego będzie wam się i tak dobrze ten film oglądało. Serio, sorry za to, ale ja też się wtedy na to wkurwiłem. Łapki po metale. Jak ty wyglądasz? Tak, ty mi uciekł. Jeszcze nie. Patrz kurwa jak ich buje, patrz jak ich buje. Leży jeden? Leży drugi. W jeden się wbił, hasnat. Czekaj na tym zawodzie, tak się. Nie wiem, czy się jeszcze nie wbiszło. Zapewni cały temat. Dobra. No jest tak fajnie, patrz jak to się to właśnie ziomek postrzelał. Nie wiem, kiedy mam jest pokazać. Jest no. Tak. To nie mój chęt, to nie wiem, w tym co weźmiałem. Ja wiem, kawach. Jest przed tobą, Retu! Przed tobą! Dechno. Ja pierdolę. Moi drodzy, jak możecie zauważyć, profit z morskich wypraw był naprawdę spory. I cargo, i oil oddały. Nie było jakiegoś mega PvP, ale lepsze coś niż nic. Chwilę później pojawił się kolejny crate, więc oczywiście na niego pobiegliśmy. Ale dzisiaj... No on jest kurwa... Trzeba myśleć. Ja pierd. Nie. Mam miał Thompsona i Tubę. Szaków gdzieś. Leży chyba. Jeszcze coś widziałem. Jako że w naszej okolicy za wiele się nie działo, a na mapie nie było żadnych eventów, skoczyliśmy na zimę, żeby pofarmić siareczkę metal i może jeszcze coś tego dnia zrajdować. Zobaczyć. Co? No dobra. I to, moi drodzy, jest bardzo losowy moment, który muszę wam tutaj udokumentować. Zginąłem z moją elką, ale chwilę później ten sam typ, który mnie zabił, to biegał sobie na tym akakicie z łukiem w rękach, roleplayował, oddał ten kit. W każdym razie nie mogłem dopuścić do tego, żeby ktoś zabrał moją meleczkę, ponieważ ją niestety zostawił w swojej bazie, więc jakiś czas później tą bazę udało nam się wyspotować i zrajdować. Ja wejdę, ej, jest. Open? Tak.
Jest online. Ty kur... Mogę PK? Ty, ale nie. U mnie jeden? A nie, na mini podchodzi. O kurwa! Przepraszam. Da. Tak to z dachu, oczywiście śmierdzi. Jadę na to. 25 czy 26? Wczoraj nie, 25. Wczoraj pamiętam, że też coś. And that? I dwóch jest main building. Siedem tu. Ja już biegam. Lady pożyczę. Nie wiem, to nie kanał. Ja mam twoje kawałki. Oni w ogóle ten pierwszy hazmat, on wziął na siebie M2 chyba i on... Chyba leży? Ten na górce. Widzicie. Ze skałką leży. Leży ze skałką. Znaczy... No. Jak już moi drodzy wcześniej wam wspominałem, chcieliśmy tego dnia jeszcze coś zrajdować. Udało nam się nafarmić mniej więcej 2 paski rakiet, czy nawet tam trochę ponad 2 paski rakiet. No i oczywiście do rajdu potrzebny jest target. Pewnie kojarzycie, ale mamy takich sąsiadów bardzo blisko nas, po drugiej stronie mining outpostu. I zdecydowaliśmy się zrajdować ich, jako że cały czas byli aktywni, kręcili się po okolicy, a ich baza była takich idealnych rozmiarów do rajdu. O chuj, nie kupi. Ale ja nie widzę tego na... No poszły? Jest idealny. Jedna to gina poszła. Warto teraz ostrożnie i uważnie. A ty już pierdolicie. O, ale majura. Ja mam brać wszystkie rakiety na sobie, czy nie? Jeden dead, leżę od granata, jeden dead jest. Weźcie ze mnie rakiety, ja mam. Nie wiem, ja walę, żeby dużo ścianą położyć. O. Mam zakada. Drabinę? Tak, mam. Sobie dam nam cały szybko. Ja będę potrzebował drabin, patrzcie, bo się rozkładam, to mało problem. Zajdź kawę do boli. Leży od czegoś. Ladery. Mogę tylko kumerować. Leży do kumerza. Jeszcze jeden. Ja walnę. Open core cały.
dobra, trzeba przyjąć kontrolę, nie spójrzmy tu wszyscy. Nie, jeszcze gdzieś działa skutek. W dużym skrócie, moi drodzy, rajd się udał i szczerze, według mnie był to jeden z fajniejszych rajdów na online, jakie ostatnimi czasy robiliśmy. Ostatnio często mieliśmy taki problem, że jak kogoś rajdowaliśmy, to oni zamiast się bronić, chowali się po bazie, przenosili loot, sealowali się shopfrontami i tak dalej, a tutaj był czyściutki, bardzo miły rajd, gdzie goście, których rajdowaliśmy, się bronili, faktycznie się z nami strzelali, nie przenosili lootu, nie sealowali się. No, czysta przyjemność. Ogólnie przerajdowaliśmy ich bazę do samego końca, ale na dole już nie było żadnego ciekawego lootu. Nie było zbyt wielkiego profitu z tego rajdu, szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się tam o wiele, wiele więcej, ale to, że rajd był przyjemny, było najważniejsze, a itemów i tak mieliśmy pełno i w sumie nic by to nie zmieniło. I moi drodzy, jak pewnie zobaczyliście, docierając tutaj do samego końca, jest to właśnie koniec. Jako, że są wakacje, są urlopy i mnie też bardzo dużo teraz nie ma w domu, zdecydowałem się podzielić ten film na dwie części. Głównie po to, żeby zdążyć przed wyjazdem wrzucić wam tą, a kiedy wrócę, mieć już gotową następną część. Wielkie sorki, że będziecie musieli poczekać dodatkowy tydzień, żeby zobaczyć, co działo się dalej, ale stwierdziłem, że to lepsze rozwiązanie niż zostawiać was któregoś tygodnia całkowicie bez filmu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tutaj dotarli. Pozdrówki dla was, miło spędzajcie ostatnie chyba dwa tygodnie wakacji, sorry, że wam o tym przypominam, ale... Takie są realia, okej. Okay. Pozdro i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ostatnio rajdowaliśmy sobie zwykłą bazę i został w niej ostatni loot room, a w nim... A tutaj 20 HP, dawaj. O kurwa! O kurwa! O kurwa! To jest niemożliwe, to jest. O kurwa! Nie, nie, pierdolę, nie widziałem tyle lootów w swoim życiu chyba.